Witam Państwa ponownie. Mówi się, że kroki dobrego człowieka są stawiane przez Boga i dobrane rozmiarem tak, możemy dodać, by pasowały. Ten sam rozmiar dla wszystkich nie pasowałby nikomu. Dla bohatera naszej dzisiejszej historii pierwsze kroki w życiu były trudne i rozdzierające serce. Nie rozumiał tych strasznych rzeczy, jakie działy się w jego domu i nie miał pojęcia, do czego miały prowadzić, dopóki jego serce, umysł i życie nie zostały wyzwolone. Otwieraj te drzwi i oddaj mi dzieci! Co robimy? Może powinniśmy ją wpuścić? Ciocia Emil mówiła, żeby nie, Tom. Tom, nie wolno nam jej otwierać. Tak żałośnie wygląda na tym deszczu. Dostanie ci się za to, niech ja cię tylko dopadnę! No, widzisz, kto wie, co zrobiłaby, gdybyśmy jej otworzyli. Właśnie. Na pewno nie możemy teraz iść do domu. Trudno przewidzieć, co jej przyjdzie do głowy. Mamo! Mamo, proszę, wracaj do domu! A jak zrobi sobie coś złego? Su, nikt jej tam nie pomoże. Odchodzi? Co z nią będzie? Podsłuchałam, jak mówili, że chyba odwiozą ją do szpitala psychiatrycznego. Gdzie byłeś, Tom? A, z kolegami. Zabrali mamę do szpitala psychiatrycznego. Kto? Policja. Co teraz z nami będzie? Ciocia Emily powiedziała, że wrócimy do domu i przez jakiś czas będzie z nami mieszkał ktoś z kuzynów. A dalej nie wiadomo. Dlaczego akurat nam to się przytrafiło? Nie ma na świecie drugiej tak pokręconej rodziny. Bohater naszej dzisiejszej historii urodził się w roku 1950 w Lorraine w Ohio w rodzinie, jakbyśmy to dziś powiedzieli, dysfunkcyjnej. Miał starszą siostrę i młodszego brata, z których żadne nie rozumiało psychicznego załamania ich matki i rozpadu rodziny. Za chwilę dowiemy się, jak doszło do tych dramatycznych wydarzeń i jaki wywarły one wpływ na dalsze życie naszego bohatera. Pierwsza część prawdziwej historii Toma Williamsa już teraz w Wyzwolonym. Jak daleko sięgam pamięcią, relacje pomiędzy moimi rodzicami były bardzo napięte. Nasz dom znajdował się w cichej, spokojnej dzielnicy zamieszkałej przez klasę średnią, dwie przecznice od jeziora Erie, w którym kąpaliśmy się podczas wakacji. Ojca widywaliśmy rzadko. Prowadził sklep tytoniowy w mieście, po pracy pił i do domu wracał późno. A wolne dni spędzał z kolegami, grając w golfa. Kiedyś, przed świętami Bożego Narodzenia, obiecał nam, że wróci wcześniej i pomoże ubrać choinkę. Czekaliśmy i czekaliśmy, aż w końcu ubraliśmy choinkę bez niego. Piękne, Tom, to już ostatnia bombka. Pięknie, prawda? Ojej, chyba tata wraca, żeby tylko nie był pijany. Wesołych świąt. O Boże. A co jest? Mieliście poczekać na mnie z choinką. Czekaliśmy, Stan, tak długo, jak to było możliwe. A gdzie gwiazda? Daj się, zaraz ją wsadzę na czubek. Stan, piłeś. Piłeś, jesteś pewny, że dasz radę? Jasne. A co myślisz, że nie? No daj mi ten stołek. Trochę wysoko. Ale wszystko się chwieje dookoła. Nie ruszaj. Uważaj! Tato! Zniszczyłeś choinkę! Potłukłeś bombki! Pogniotłeś wszystkie prezenty! Co my teraz zrobimy? Również interesy taty cierpiały z powodu jego nałogu. Żeby podreperować budżet, mama zaczęła udzielać lekcji baletu dziewczynkom, które znałem ze szkoły. Czułem się zawstydzony, kiedy musiałem schodzić na dół do piwnicy, gdzie prowadziła zajęcia, i przy nich całować ją na dobranoc. Oboje rodzice właściwie koncentrowali się na swoim własnym życiu, pozostawiając nas, dzieci, samym sobie. Chcąc, nie chcąc, musieliśmy stać się w pełni samodzielni.
Ojciec niekiedy całymi dniami nie pokazywał się w domu. Tata wczoraj nie wrócił do domu? Jest. Leży na tapczanie. Idź, przywitaj się z nim. Ale przed domem nie ma samochodu. Idź. Niech ci wytłumaczy dlaczego. Tato? Wow. Tato, co się stało? Zostaw mnie w spokoju, Tom. Mamo, co się stało? Czemu on tak strasznie wygląda? Cud, że żyje. Uderzył w słup telefoniczny i wyleciał przez przednią szybę. Samochód do kasacji. Trudno w ogóle poznać, że to on. Taki posiniaczony i spuchnięty. Złamał sobie nos, połamał żebra. Tak to jest, jak się prowadzi po pijanemu. Kiedy tata znalazł sobie inną kobietę, mama zaczęła miewać problemy emocjonalne. Zawsze ulegała nastrojom, ale do czasu tej zdrady była oddaną matką. To przeważyło szale. Pewnego dnia mama wrzeszczała na mnie, trzymając nóż kuchenny w ręce, wymachując nim gwałtownie na potwierdzenie swoich słów. Starałem się złapać ją za ramiona i potrząsnąć, ale ona krzyczała wtedy jeszcze bardziej. Potem mówiła, że chciałem ją zabić, co było dla mnie straszne, bo przecież chciałem jej tylko pomóc. Relacje między rodzicami były wciąż bardzo napięte, ale zdarzały się też dobre dni. Pamiętam na przykład, jak kiedyś razem z tatą graliśmy w futbol na podwórku. Tata, wróciłeś. Jak fajnie. Mogę iść pograć w piłkę? A co tam, możesz. Będziesz grał, choćbyś nie chciał. Jak to? Tak to, że mam dzisiaj ochotę cię rozłożyć. Zbieraj się, idziemy na podwórko. Pokażę ci parę numerów. Super. Przede wszystkim nie przejmuj się swoim wzrostem, Tom. Ja też kiedyś byłem niski, ale kładłem na łopatki facetów o wiele większych ode mnie. Ty też potrafisz. Wiem. Już parę razy się biłem i wcale się nie boję. Nawet jak są starsi i więksi ode mnie. I bardzo dobrze. Jak raz ustąpisz Draniowi, on ci już nie da spokoju. No a teraz rzuć mi piłkę. Kiedy miałem 14 lat, mama popadła w depresję. Pozbawione opieki rodziców, dzień w dzień, do późnej nocy wałęsałem się z kolegami. Żadnych ograniczeń, żadnej odpowiedzialności. Któregoś wieczoru do jednego z moich przyjaciół przyczepił się jakiś wypakowany łobuz. Chciał go pobić. Ja próbowałem mu pomóc, pojawiło się jeszcze paru. W efekcie wylądowałem na intensywnej terapii. Hej, Tom. Nareszcie się obudziłeś. Stary. Jak ci tu wieźli, myślałem, że z tobą już koniec. Boli. To straszne bandziory. Jeden przewrócił cię na brzuch, a potem skakał po twoich plecach. Ale najgorsze było, jak chwycił cię za włosy i podniósł głowę do góry, a inni kopali cię w twarz. Co z Rejem? A, to jemu nic nie jest. W ogóle po co się w to ładowałeś? On by ci na pewno nie pomógł. Podczas przesłuchania kłamałem, bo bałem się, że będę miał problemy. Założyli mi opatrunek i zwolnili do domu. W nocy, kiedy usłyszałem, że tata wrócił, wstałem, żeby mu pokazać moje blizny wojenne. Myślałem, że będzie ze mnie dumny, więc pomimo bólu zszedłem na dół, gdzie znalazłem go nieprzytomnego na podłodze. Po całym pokoju porozrzucane były pieniądze. Hej, tato, obudź się. O co chodzi? Chyba straciłeś przytomność. A co te pieniądze robią na podłodze? Pewnie ci wypadły, kiedy zdejmowałeś spodnie. Nie stój tak, no pomóż mi je pozbierać. No pewnie. Widziałeś moją twarz, tato? Biłem się dzisiaj wieczorem z jakimiś oprychami. Ciężko było. Zabrali mnie do szpitala. Tak? Wyglądasz w porządku.
dopadli mojego kumpla i próbowałem mu pomóc. Widzisz? Mam złamany nos i pękniętą kość policzkową. Widzisz, jak spuchło? Nie, bez przesady. Wygląda całkiem dobrze. Że się wyróżnię. Nic, ja się walę do wyra. Dobra. To był dla mnie potężny cios. Kiedy zdałem sobie sprawę, że tata jest tak pijany, albo tak wobec mnie obojętny, że moja zmasakrowana twarz nie robi na nim żadnego wrażenia. Od tamtej chwili unikałem wszelkich bujek. Byłem za to aktywny w szkole. Grałem w futbol i śpiewałem w chórze. I jak tam wasz musical? Udało się? Całkiem dobrze. Tyle, że tata przyprowadził tę swoją przyjaciółkę. W ciąży. Żartujesz? Chciałbym. Myślałem, że się zapadnę pod ziemię. A jak myślisz, jak ja się czuję pracując w jego sklepie? Nie mam pojęcia, co on w niej widzi. Ja też nie. Ale nie mów mamie. Daj spokój. Gdzie ona jest? Cały czas w swoim pokoju. Zrobiłam jej coś do jedzenia, ale nie chciała. Co my z tym zrobimy? Nie wychodzi z łóżka już od tygodni. Cały czas w tych samych ubraniach. Może powinniśmy poprosić ciocię Catherine, żeby tu przyjechała. Ale mama zupełnie odcięła się od swojej rodziny. Nie podchodziła do drzwi, kiedy ktoś ją odwiedzał. W ogóle nie wychodziła ze swojego pokoju. W końcu ciocia Emily zabrała nas do swojego wielkiego domu i to właśnie tam, którejś deszczowej nocy, zjawiła się mama, żeby nas zabrać. Ale ciotka nie otworzyła jej drzwi. Po tym wydarzeniu mama zupełnie rozsypała się emocjonalnie. Aż wreszcie policyjnym radiowozem została odwieziona do szpitala psychiatrycznego. Mój wstyd i moja rozpacz były nie do opisania. Co się z nami stanie? Przez 2 miesiące mieszkaliśmy u kuzyna, który niedawno się ożenił. Czułem się napiętnowany. Miałem ojca alkoholika i matkę w szpitalu psychiatrycznym. Ich małżeństwo praktycznie się rozpadło i wszystko zmierzało w kierunku rozwodu. W tamtych latach rozwód był czymś rzadkim i powszechnie potępianym. Nie znaliśmy nikogo, kogo rodzice by się rozwiedli i strasznie mnie bolało, że wszyscy wokół, przyjaciele, sąsiedzi, znajomi, plotkują o naszych kłopotach. Po kilku tygodniach spędzonych w domu naszego kuzyna zamieszkaliśmy z siostrą mamy i jej mężem. Nasze dzieci już dorosły i wyprowadziły się, więc mielibyście dość miejsca. To chyba najlepsze rozwiązanie, żebyście zamieszkali u nas. Wszyscy troje? No oczywiście. Nikt was nie zamierza rozdzielać. Zresztą twoja siostra jest już prawie dorosła i pewnie niedługo sama będzie chciała się uniezależnić. A do tego czasu na pewno będziecie razem. Strasznie mi przykro, że macie z nami kłopot, ciociu Catherine. To nie twoja wina, kochanie. O fakt, że twój wujek Ralph i ja nie mogliśmy się już doczekać spokojnej emerytury, ale widać dobry Bóg ma inne plany. Dlaczego to na nas spadło, ciociu Catherine? Nie. Nie umiem na to odpowiedzieć, Tom. Musicie po prostu być silni. Chciałabym, żebyście, póki będziecie u nas mieszkać, chodzili z nami do kościoła. No, rodzice chyba was tam nie zabierali, co? Tylko w święta. Nigdy nie lubiłem kościoła. Dlaczego? Raz mama wzięła całą torebkę drobniaków, żeby je dać na ofiarę. Upuściła ją i wszystkie te centy rozsypały się po podłodze. Musieliśmy je zbierać. Wszyscy się na nas gapili. Było mi strasznie wstyd. A tata zawsze zasypiał podczas kazania. My chodzimy w każdą niedzielę, ale mogę ci obiecać, że nie narobię ci wstydu. Ciociu, a co się stanie z naszym domem i z naszymi rzeczami? Chyba wszystko pójdzie na licytację. Twój ojciec bankrutuje i potrzebuje pieniędzy, żeby spłacić długi i mamę. Czy oni się rozwiodą?
Wygląda na to, że tak, Tom. Ta kobieta niedługo urodzi. Straciliśmy wszystko. Nie mam nawet zdjęć rodzinnych z dzieciństwa. Czułem się tak, jakbym stracił ojca i matkę i jakbym w jakiś sposób był za to odpowiedzialny. Wydawało mi się, że gdybyśmy byli lepsi, grzeczniejsi, byli dla nich mniejszym obciążeniem, może nasza rodzina nadal byłaby razem. Moja siostra wyszła za mąż, a ja i mój brat radziliśmy sobie każde na własny sposób. On kształcąc się, a ja poprzez sport. 2 lub 3 razy w roku odwiedzaliśmy mamę w szpitalu. To były 2 godziny drogi, ale czasem nie mogliśmy się z nią zobaczyć. Przykro mi, dzieci, ale wasza matka nie chce się z nami widzieć. Dlaczego? Nie wiem. Może czuje się skrępowana, że się tu znalazła. Albo ciągle ma do nas żal, że ją tu umieściliśmy. A mnie się wydaje, że ona się cieszy, że się od nas uwolniła. Tom! No co? Ona wcale nie chce, żebyśmy ją odwiedzali. Nawet jak możemy się z nią zobaczyć, to jest tak odurzona lekami, że wcale nie zachowuje się jak mama. Tom, mamę leczono elektrowstrząsami. To nigdy nie pozostaje bez śladu. A co mówią lekarze? Co jej właściwie jest? Ma dwubiegunową psychozę. To prawie to samo, co depresja maniakalna. Czy kiedyś wyzdrowieje? No. Leki mogą jej pomóc, ale czy będzie taka jak dawniej? Nie wiem. Tata bardzo rzadko płacił alimenty, więc w czasie wakacji pracowałem, żeby trochę dorobić. Chodzenie do kościoła z ciocią i wujkiem sprawiło, że zacząłem wierzyć, że gdzieś tam jest Bóg, ale nie wiedziałem, jak do Niego dotrzeć. W czasie kolejnych wakacji razem z bratem pracowaliśmy nocami jako sprzątacze w fabryce aluminium. Niekiedy tęskno mi za tym, jak było kiedyś. Nikt mi nic nie kazał, mogłem robić, co mi się podobało. A mnie się nawet podoba, że jest jakaś dyscyplina. Ale oni przesadzają. Mają być dobre stopnie, pokój posprzątany, żadnych późnych powrotów do domu. Przedtem mogliśmy sobie wracać, o której nam się podobało. I co z tego? Najczęściej i tak siedzieliśmy przed telewizorem. Strata czasu. No a dlaczego nie możemy w tygodniu spotykać się z kolegami, co? Bo mamy się uczyć, Teddy. Za dużo od nas wymagają. Lubisz chodzić do kościoła? Oddaj spokój. Następny koszmar. Mama i tata nigdy nas nie zmuszali. A mnie to się nawet podoba. Lubię śpiewać w chórze. No, fakt. Chór może być. No i ludzie są naprawdę mili. Niby tak. Ale mów sobie, co chcesz. Ja i tak uważam, że chcą od nas za dużo. Przynajmniej wygląda na to, że im na nas zależy. Czego mamie i tacie nie da się powiedzieć. Potrzebowaliśmy kilku lat, żeby zrozumieć i poczuć, jak bardzo wujek i ciocia nas kochali. Jako dzieci byliśmy tak bardzo zdani na siebie, że nie docenialiśmy prawdziwego rodzicielstwa. Jedynym przejawem zainteresowania ze strony mojego ojca było to, że czasami pojawiał się na meczach futbolowych mojej drużyny. Uwielbiałem grać, ale w ostatniej klasie szkoły średniej postanowiłem zrezygnować. Mimo, że była to jedyna rzecz w moim życiu, która naprawdę dawała mi radość. Ciocia zauważyła, że dzieje się coś złego. Coś cię gnębi, Tom? Wycofuję się z drużyny. 5 lat wystarczy. Dlaczego? Wolę pracować, żeby trochę pomóc finansowo. Nie musisz, Tom. Poradzimy sobie bez twoich pieniędzy. Ja... Wolałabym, żebyś grał. Naprawdę? No oczywiście. No, to zaraz po obiedzie zadzwonię do trenera. Co słychać, Tom? Chciałbym wrócić do drużyny.
No jeżeli mnie pan przyjmie. A po co było w ogóle rezygnować? No bo chciałem iść do pracy, żeby pomóc cioci i wujkowi. Oni nas wzięli do siebie, kiedy rodzice się rozeszli. Mama załamała się nerwowo, jest w szpitalu. A tata jest alkoholikiem. Ożenił się i ma nową rodzinę, a nam nie płaci nawet alimentów. Wujkowie nie są bogaci, no więc chciałem im pomóc. No to rzeczywiście bardzo trudna sytuacja. Nawet pan sobie nie wyobraża. Czasami jak odwiedzamy mamę, to ona nawet nie chce nas widzieć. To pewnie musi cię dużo kosztować. To, że mi o tym wszystkim mówisz, doceniam to naprawdę. No. A odkąd przestałem grać, strasznie mi tego brakuje i czuję się nieszczęśliwy. Chciałbym wrócić, jeżeli pan pozwoli. Bądź jutro na treningu. Wracasz do drużyny. Trener był pierwszą osobą, której opowiedziałem o moim życiu. Rzeczywiście było mi wstyd i wiele mnie to kosztowało. Ale potem przeżywałem wspaniałe chwile w dwóch kolejnych meczach, kierując obroną. Jakiś czas później koleżanka ze szkoły przejeżdżała obok mnie na wozie z sianem. Zaproponowała mi, żebym wskoczył i tak zaczęła się nasza bliższa znajomość. Chodziliśmy ze sobą, odwiedzałem ją też w domu. Pewnego wieczoru oglądaliśmy telewizję z jej ojcem. Wydawał się jakiś wzburzony. Później wyszła ze mną, żeby się pożegnać. Koni, co się stało? Tak jest co wieczór. Upija się i siada przed telewizorem. Tak mi wstyd. Koni, nie płacz. Mój ojciec też jest alkoholikiem. O, wszystko się czepia. Bez przerwy. Mnie krytykuje, jak jestem ubrana, jakich mam przyjaciół, jak sobie radzę. Przecież jesteś najlepszą uczennicą. Tak, dla niego to się nie liczy. Skąd ja to znam? Mnie też nigdy nie udało się zrobić nic takiego, co by go zadowoliło. Nareszcie miałem kogoś, kto mnie rozumiał i interesował się mną. Poczuliśmy bliską więź i prawie każdy wieczór spędzaliśmy ze sobą. Tom, o wiele za dużo czasu spędzasz z Koni. Bo nam na sobie zależy. Ja nigdy nie miałem takiego przyjaciela. No ale twojej nauce jakoś to nie służy. Mógłbyś mieć dużo lepsze stopnie, ale ta przyjaźń za bardzo cię rozprasza. Dopóki twoje oceny się nie poprawią, nie możesz się z nią spotykać. Taka motywacja mi wystarczyła, żeby solidnie pracować przez resztę semestru. Dzięki czemu szkołę ukończyłem z wyróżnieniem. Planowaliśmy, że zaraz potem się pobierzemy i resztę życia spędzimy razem. Ale najpierw musiałem znaleźć jakąś pracę. Więc zatrudniłem się jako marynarz floty handlowej na wielkich jeziorach. Nie trzeba było dużo czasu, żeby moje zasady mocno się rozluźniły. Przestałem chodzić do kościoła, zacząłem używać marynarskiego języka. Pewnego dnia, kiedy wszedłem na pokład, jakiś obcy przemawiał do moich kolegów. Stanąłem i zacząłem się przysłuchiwać. Biblia mówi, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, a zapłatą za grzech jest śmierć. Ale jest też dobra nowina. Jezus zapłacił należną nam karę. Bóg posłał swojego Syna, aby umarł na krzyżu za nasze grzechy. Czy znasz kogokolwiek, kto zrobiłby to dla ciebie? Wielu kolegów odprowadzało mnie wzrokiem, kiedy odchodziłem do kabiny, gdzie razem z moim współlokatorem naśmiewaliśmy się z tego religijnego zapału. Bóg mnie nie obchodził. Obchodziła mnie Koni, która pisała do mnie codziennie i z którą widywałem się, kiedy tylko przypływaliśmy do portu. Ale niedługo potem zaczęły do mnie docierać plotki, że ona spotyka się z jakimś facetem,
a 8 miesięcy później Koni napisała, że zrywa nasz związek. Zadzwoniłem do niej. Przykro mi, Tom, ale to już koniec. Nie rób mi tego, Koni! Oboje się zmieniliśmy. Ty jesteś zbyt zaborczy, a ja chcę czuć się wolna i móc się rozwijać, Tom. Jest jakiś inny facet, prawda? No coś tam do mnie dotarło. Tak. Jest. Ja nie zmienię swojej decyzji. Myślałem, że to jest związek na życie. Już nie. I proszę, nie dzwoń do mnie więcej. Byłem w tym czasie daleko od domu, w Tennessee, gdzie uczyłem się w morskiej szkole elektroniki i czułem się bardziej samotny niż kiedykolwiek w życiu. Potem stacjonowałem w bazie w Jacksonville, skąd napisałem do cioci Catherine z nadzieją, że powie mi coś, co zmniejszy mój ból i podniesie mnie na duchu. Tom, nie wiem, jak mam ci to powiedzieć, ale najważniejsza rzecz, jakiej potrzebujesz, to osobista relacja z Jezusem Chrystusem. I to Jego przede wszystkim musisz szukać. Nie miałem pojęcia, co mam zrobić z jej radą. Jednak zacząłem czytać Biblię. To był czas Bożego Narodzenia. Byłem w największym dołku, jaki przytrafił mi się w życiu. I jako nowy w bazie nie miałem wielu przyjaciół. Ale na treningach poznałem pewnego gościa, kulturystę, który, jak się potem okazało, miał odegrać wielką rolę w moim życiu. Gdybym wiedział, że niedługo zostanę oskarżony o dezercję, byłbym pewnie jeszcze bardziej przygnębiony. Państwa ponownie. Bohater naszej dzisiejszej historii dorastał patrząc, jak rozpada się małżeństwo jego rodziców. Bardzo cierpiał z tego powodu, czuł się bezwartościowy, odrzucony i pokrzywdzony, dręczył go wstyd i poczucie winy. Kiedy dorósł, rozpaczliwie szukał miłości, dążył do małżeństwa i życia rodzinnego, którego tak bardzo mu brakowało. Czy jest możliwe, żeby mężczyzna ukształtowany w takich okolicznościach stał się oddanym mężem i ojcem? Owszem, jeśli jego serce, umysł i życie zostaną wyzwolone. Tom! Tom, wybierzesz się ze mną rano do kościoła? Co? Od kiedy to interesujesz się Bogiem, Ralph? A tam od razu Bogiem. Słuchaj, kościół ten zaraz koło bazy ma taki autobus misyjny, który jeździ po okolicy, a w nim 4 czy 5 fantastycznych dziewczyn. Mówię ci, naprawdę ślicznoty. No super sprawa. Daj spokój, ja w to nie wchodzę. Na mnie ktoś czeka w domu. Słuchaj, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. A każdy facet potrzebuje czegoś na boku. No, wybierz się ze mną. Nie, nie, nie ma mowy. Nie obchodzi mnie ani Bóg, ani dziewczyny. Co jest, Tom? Coś taki przebity. A nic. Dostałem list od mojej dziewczyny. Zaczyna się: drogi Tom, przykro mi, ale... Ej, wiesz, co dalej. O kurczę. No i co? Nic nie da się zrobić? Nie. Dzwoniłem, ale już zdecydowała. Spotyka się teraz z innym facetem. Skoro tak, to dobrze, że chociaż o tym wiesz. No. A może będzie ci lepiej bez niej? No, nie wiem. Na razie tego nie czuję, Ralph. Planowaliśmy już ślub. Widocznie Bóg ma dla ciebie kogoś innego. A co ty wiesz o Bogu? No, mówiłem ci. Zacząłem chodzić do tego kościoła i nawróciłem się, Tom. To jest wspaniała sprawa. Wybierz się kiedyś ze mną. Bóg naprawdę może zmienić twoje życie. Nie, dzięki. Nie mam teraz głowy ani do Boga, ani do żadnych dziewczyn. Czuję się, jakby całe życie mi się rozsypało. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy trudne dzieciństwo bohatera naszej historii. Z ojcem alkoholikiem i chorą psychicznie matką. Od 14 roku życia wraz z bratem i siostrą wychowywany był przez ciotkę,
której starania nie były w stanie uchronić go przed poczuciem samotności i odrzucenia. Kiedy dorósł, wstąpił do piechoty morskiej, a krótko potem otrzymał złą wiadomość od swojej dziewczyny. Dziś dowiemy się, w jaki sposób Thomas Williams został wyzwolony. To były najgorsze święta Bożego Narodzenia w moim dotychczasowym życiu. Jeszcze dobrze nie zainstalowałem się w mojej nowej jednostce w Jacksonville, a tu spadła na mnie wiadomość, że nie mam już dziewczyny. Napisałem do cioci z nadzieją, że może coś mi doradzi, ale ona miała do powiedzenia tylko: szukaj osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Zacząłem więc czytać Biblię i chodzić do kaplicy w bazie. Nic nie rozumiałem z tego, co czytałem, ale miałem nadzieję, że może w jakiś sposób odzyskam spokój. Nie miałem pojęcia, co znaczy być zbawionym, ale zauważyłem jakąś zmianę w Ralfie. Dotychczas był pochłoniętym wyłącznie sobą kulturystą, prężącym mu skuły przed lustrem, ale odkąd się nawrócił, to się skończyło. Podobnie jak wulgarny język i kłamstwa. Pewnego dnia on i jeszcze jeden gość usiedli razem ze mną przy stole. Dobra, wiedzi bardzo. Tom, czy ty jesteś zbawiony? Nie wiem, co masz na myśli. No, być zbawionym to znaczy uwierzyć, że Chrystus umarł za twoje grzechy i zaprosić go do swojego serca, by był twoim zbawicielem. A nie bardzo rozumiem, o co w tym chodzi. Przecież jestem już chrześcijaninem. Ale dlaczego uważasz siebie za chrześcijanina? Słuchaj, jestem Amerykaninem. Przez 4 lata chodziłem z ciotką do kościoła, kiedy u niej mieszkałem. No, to oczywiście. I śpiewałem nawet w chórze. Ale to nic nie znaczy, to... Chrześcijanin to ktoś, kto poprosił o przebaczenie grzechów i oddał swoje życie Chrystusowi. Tylko ci, którzy przyjęli Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, są chrześcijanami. Kto tak powiedział? Biblia. A, coś kombinujesz. Nie, nic nie kombinuję. Sam Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Czytam Biblię, chodzę do kościoła i nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Przeczytaj Ewangelię Jana. Tam Jezus mówi, że trzeba się na nowo narodzić. Tylko w ten sposób otrzymasz nowe życie. Nie mam ochoty tego słuchać. Próbujemy tylko ci pomóc, Tom. A nie potrzebuję waszej pomocy. Nasłuchaliście się jakichś bzdur i kompletnie was odmurzyło. Oczywiście, że potrzebowałem ich pomocy. Ale byłem zbyt dumny, żeby to przyznać. Byłem już wówczas dowódcą drużyny obsługi naziemnej samolotu. Odpowiadałem za zaopatrzenie w paliwo, stan techniczny maszyny, jej przeglądy przed i po lotach. Pilnowałem, żeby wszystko działało jak należy, zanim dopuściłem samolot do startu. A ponieważ lubiłem swoją pracę, miałem osiągnięcia. Ale czekała mnie przykra niespodzianka. Cześć Tom, co słychać? Ale mnie załatwili. Co się stało? Zostałem czasowo oddelegowany do pracy w stołówce. To wcale nie tak źle. Możesz sobie podjeść, ile chcesz, stary. Ja chcę pracować przy samolotach, a nie robić za kelnera. No, a dowódca nie może cię z tego wyciągnąć? A coś ty, nie wiesz, jak to jest w Marines? No, dlaczego cię przenoszą? Pewnie brakuje im rąk do pracy. Ale jaka plama? Przecież w stołówce może pracować każdy, nawet ostatni ćwok. Kiedy zaczynasz? Jutro. A na twoim miejscu nawet bym się tam nie pokazał. Byłem wściekły, więc skorzystałem z jego złej rady i zamiast rano stawić się w stołówce, poszedłem sobie na plażę. Kiedy wróciłem, koledzy powiedzieli mi, że mam kłopoty. Zostałem wpisany do raportu jako nieobecny, bez zezwolenia i musiałem zameldować się u oficera dowodzącego sekcją żywieniową. Później rozmawiałem o tym z Ralfem. No i jak poszło, Tom? Stary, znasz tego wąsatego typa z tatuażem nad wargą? Aha, no i z pajęczyną wytatuowaną na plecach, no jasne, znam. No, to on tam najbardziej się mnie czepiał. A on nikogo nie lubi. Smętny gość, jakiś taki zgorzkniały. Chyba nie służy mu ta robota. Gdybym go dorwał w jakiejś ciemnej uliczce, zrobiłbym z niego miazgę. Tom, on jest jaki jest i nic na to nie poradzi. On potrzebuje Boga. A daj spokój.
Ale na szczęście nie on tam był szefem, a ten drugi gość zachowywał się całkiem normalnie. No i na czym stanęło? A dali sobie spokój z tym sądem wojskowym. A, całe szczęście. Ale przez 3 miesiące mam pracować po 15 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. O, no to nie zazdroszczę. O, dzięki. Wolne będę miał tylko w niedzielę rano, żeby iść na nabożeństwo. Bardzo chciałem mieć w sobie taki spokój i radość, jakie mieli Ralf i jego przyjaciele. Ale wydawało mi się, że musiałbym jakoś strasznie się poniżyć, upokorzyć, żeby to osiągnąć. W każdą niedzielę rano szedłem do kaplicy i siadałem sam z boku. Aż za którymś razem jakiś gość usiadł obok mnie. Wtedy nie wiedziałem, że zrobił to celowo. Zawsze siadał obok ludzi, którzy byli sami. Miał na imię Skip. Po nabożeństwie poszedł ze mną do kantyny. Rozmawialiśmy o naszych przeżyciach w piechocie morskiej, o futbolu, który jak się okazało był naszą wspólną pasją, o rodzinach i wielu innych rzeczach. A potem on zadał mi pytanie, które ostatecznie miało odmienić moje życie. Tom, gdybyś dzisiaj umarł, wiesz, co by się z tobą stało? Myślę, że poszedłbym do nieba, ale nie jestem pewny. A chciałbyś być? No jasne. No, Biblia mówi, że to możliwe. Ale mówi też, że jesteśmy grzesznikami. Wszystkim nam brakuje chwały Bożej. Wszystkim razem i każdemu z osobna. W to akurat wierzę. Słowo Boże mówi, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Nie tylko fizyczna, ale i duchowa, która oznacza wieczne oddzielenie od Boga, bez żadnej nadziei. Zawsze mi się wydawało, że Bóg będzie oceniał moje uczynki, dobre i złe. A i że te dobre przeważą. To nie tak, Tom. Bóg tak tego nie ocenia. Nigdy nie będziemy wystarczająco dobrzy, żeby wejść do nieba, ponieważ Bóg jest święty i Jego kryterium to doskonałość. Biblia mówi, choćby kto wypełnił cały zakon, ale w jednym by uchybił, winien jest wszystkiego. Kłamstwo tak samo zamyka przed tobą niebo jak morderstwo. W takim razie nikt się tam nie dostanie. No, to prawda, za wyjątkiem Jezusa. Darem Bożym jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Niebo jest darem dla tych, którzy przyjęli doskonałe dzieło Jezusa Chrystusa. Kiedy przyjmujesz Chrystusa, przyjmujesz Jego sprawiedliwość, a to otwiera przed tobą niebo. Wspaniały dar. Rzeczywiście. Czy rozumiesz znaczenie ukrzyżowania? Wierzę, że Jezus jest Synem Boga. Ale właściwie nigdy nie rozumiałem, po co On umarł na krzyżu. Karą za grzech jest śmierć, pamiętasz? Bóg nie uchyli kary. Kto zawinił, musi ją ponieść. Możesz wziąć karę na siebie i spędzić wieczność w piekle, albo możesz przyjąć Boży dar przebaczenia i życia wiecznego w niebie, który Jezus wykupił dla nas, umierając zamiast nas na krzyżu. Jak mogę otrzymać przebaczenie? Po prostu modlisz się, żałując za swoje grzechy. Wyznajesz wiarę w to, że Jezus za nie umarł i prosisz Go, żeby cię zbawił. Pomyślę o tym. Mam nadzieję, Tom. Weź tę broszurkę. Ona lepiej wyjaśni ci to, co właśnie powiedziałem. Przeczytaj ją, proszę. Byłem przekonany, że to, co mówił, jest prawdą. Ale byłem zbyt dumny, żeby przyznać się do swoich grzechów. Wróciłem do pracy, ale przez resztę dnia nie mogłem przestać myśleć o tym, co powiedział Skip. Nie chciałem iść do piekła, mimo że na nie zasłużyłem. Kiedy wieczorem wróciłem do koszar, przeczytałem broszurkę i nie miałem już wątpliwości, że muszę przyjąć Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Pomodliłem się więc prosto i szczerze. Boże, wiem, że jestem grzesznikiem. Przepraszam, że grzeszyłem przeciwko Tobie. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy na krzyżu. Chciałbym otrzymać nowe życie i żyć dla Ciebie. Wybacz mi, proszę, wejdź do mojego serca i zostań moim Zbawicielem. Następnego dnia rano miałem poczucie, że jestem innym człowiekiem, choć w żaden sposób nie umiałbym wyjaśnić, jak się to stało. Miałem w sercu radość i pokój, a na twarzy uśmiech. Kiedy o 4:30 szedłem do pracy, spotkałem tego podoficera, który chciał mnie postawić przed sądem. Powiedziałem mu: dzień dobry.
i nagle uświadomiłem sobie, że nawet nie czuję już do niego żalu. Bóg zaczął mnie zmieniać od środka. Zacząłem chodzić na spotkania. Zagłębiłem się w studiowaniu Biblii i modlitwie i coraz lepiej rozumiałem, że jestem zobowiązany dzielić się Ewangelią z innymi. Tak jak zrobił to Skip, przesiadając się do mnie w kaplicy. Szukałem więc odpowiednich okazji. Uwaga, uwaga wszyscy! Pilnujcie swojego języka! Duchowny Tom jest wśród nas. Nie wstydzę się tego, że wierzę w Jezusa i nie chcę go obrażać przekleństwami. No powiedz nam o tym jeszcze raz, bo przecież o niczym innym nie umiesz mówić, księżurku. Bóg tak bardzo zmienił moje życie na lepsze, że chcę, żebyście wy go też poznali. A, chyba nic z tego nie będzie, Tom. Najpierw musimy poużywać życia, potem to się zobaczy. No. A gdybyś umarł dzisiaj, co? Nie wiesz, ile czasu ci jeszcze zostało. A chyba nie chciałbyś spędzić wieczności w piekle. Z Chrystusem w sercu możesz być pewny, że pójdziesz do nieba. No ale ja nie wierzę w piekło. Możesz sobie wierzyć albo nie, ale ono istnieje. Tak mówi Biblia. No, Biblia to całkiem ciekawa książka. Tylko, że bohater na końcu umiera. No nie zupełnie. Owszem, Chrystus umarł. Zresztą za twoje grzechy. Ale trzeciego dnia zmartwychwstał i żyje. I przemienia życie tych wszystkich, którzy chcą go poznać, bo jemu na każdym, bez wyjątku zależy. Na tobie też, stary. Niedługo potem miałem wypłynąć w morze na okręcie marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, ale wcześniej poleciałem do Chicago na ślub kuzyna. Miała tam być cała moja rodzina, a ja chciałem opowiedzieć im wszystkim o moim zbawieniu. Ale nasza rodzina była podzielona, rozbita przez rozwód i chorobę psychiczną mamy. Moja starsza siostra, młodszy brat i ja już dawno temu rozeszliśmy się, każdy własną drogą. I zastanawiałem się, jak zareagują na te nowiny. Mama po leczeniu w szpitalu psychiatrycznym mieszkała już wtedy u swojej siostry i jej męża, tych samych, którzy opiekowali się nami, kiedy byłem w szkole średniej. Po ślubie kuzyna w Chicago wszyscy razem jechaliśmy jednym samochodem do mojego rodzinnego miasta Lorain w Ohio. Podoba ci się w wojsku, Tom? Bardzo, mamo. Lubię moją pracę. No i przydarzyło mi się tam coś niesamowitego. Najlepsza rzecz w moim życiu. Zostałem zbawiony. To wspaniale, Tom. Jak jeszcze chodziłem do kościoła z ciocią Catherine, dowiedziałem się, że Jezus jest Synem Bożym. Ale nigdy nie rozumiałem, dlaczego On musiał umrzeć na krzyżu. Teraz już wiem. Bez ukrzyżowania nie byłoby przebaczenia grzechów. Boża świętość wymaga doskonałej ofiary. Jednej po wszystkie czasy. Ale ja też zabierałam was do kościoła, kiedy byliście mali. Tak, mamo. Ale samo chodzenie do kościoła nie daje zbawienia. Musisz uwierzyć, że Chrystus umarł za twoje grzechy i przyjąć Go jako Pana i Zbawiciela. Ty naprawdę się zmieniłeś, Tom. Ted, to jest jak noc i dzień. Dopiero teraz wiem, że żyję. Codziennie czytam Biblię i nauczyłem się modlić za innych. Poważnie? Czytasz Biblię? Zdziwiłbyś się, jak wiele mądrości jest w tej księdze. Mówię o takiej życiowej mądrości, o wskazówkach na każdy dzień. Bóg uczy, że powinniśmy przebaczać innym, być sumiennymi w pracy, przestrzegać prawa. Mnóstwo takich niby prostych, a zupełnie niesamowitych rzeczy. Dokładnie odwrotnie, niż uczy nas świat. Coś takiego... Nie masz pojęcia, synu, jak ja się cieszę. Jest takie przysłowie. Człowiek sumienny w pracy powinien stać przed królami, a nie wśród nędzarzy. I to jest prawda. Bóg błogosławił moją pracę w wojsku. Zostałem szefem obsługi samolotu dowódcy naszego dywizjonu, co jest dużym wyróżnieniem. A potem on został dowódcą całego transportu lotniczego. Czy ty się trochę nie przechwalasz, Tom? Chwalę się tym, czego Jezus dokonał w moim życiu. Aha. Nie mogę pojąć, że On zostawił całe bogactwo nieba, by stać się jednym z nas i wycierpieć śmierć po to, żebyśmy my mogli mieć życie wieczne. Ponieważ kiedy mama zachorowała i poszła do szpitala, straciliśmy wszystko. Nawet dom rodziców został sprzedany za długi. Od razu po przyjeździe kupiłem jej radio do nowego mieszkania.
Nastawiłem je na chrześcijańską stację, żeby mogła dowiedzieć się więcej o Jezusie. Ale między mną a bratem co i rusz iskrzyło. Pewnego dnia usiedliśmy razem, by zjeść lunch. Podać ci keczup? Dzięki. Ale zanim zaczniemy jeść, może się pomodlimy? Ja nie mam najmniejszego zamiaru. Ted, wszystko zawdzięczamy Bogu, więc podziękujmy Mu za to. A dziękuj sobie ile chcesz, ale mnie w to nie mieszaj. Słyszałeś, co powiedziałem? Skłoń głowę. Nie będziesz mi mówił, co mam robić. Skłoń głowę, będziemy się modlić. Nie muszę cię słuchać. Co jest? Jakim prawem mnie bijesz, co? Wynoś się stąd, wynoś! Byłem zdruzgotany. Jak mogłem stracić panowanie nad sobą do tego stopnia, żeby pięścią zmuszać go do modlitwy? Czułem się, jakbym zdradził Jezusa. Kiedy wróciłem do Jacksonville, napisałem do niego list z przeprosinami. Wyrażałem żal z powodu tego, co się stało i prosiłem o przebaczenie. Parę dni później otrzymałem odpowiedź. Tom, nie musisz mnie przepraszać. Przebaczam ci. A tak naprawdę, kiedy zobaczyłem, jak bardzo zależy ci na modlitwie i na tym, żebym uwierzył w Boga, uświadomiłem sobie, jak bardzo się zmieniłeś. I przekonałem się, że ja też powinienem się tym zainteresować. Więc to zrobiłem. Niedługo potem mój brat przyjął Chrystusa, podobnie jak moja siostra. W czasie mojego drugiego pobytu na Morzu Śródziemnym, wspólnie z 6 innymi wierzącymi, postanowiliśmy prowadzić ostrą działalność wśród naszych kolegów ze służby. Pod koniec tego 6-miesięcznego okresu ponad 90 mężczyzn spotykało się na studium biblijnym, a ponad 150 modliło się o przyjęcie Chrystusa. Po zwolnieniu z wojska ukończyłem college, a potem wróciłem do Lorraine w Ohio, gdzie uczyłem w szkole. W tamtejszym kościele poznałem Beverly i szybko się w niej zakochałem. Bardzo smutne miałeś życie, Tom. Tak, dopóki nie poznałem Jezusa. Z tego, co pamiętam, miłość mojego ojca czułem tylko jako zupełnie małe dziecko, kiedy brał mnie na kolana i czytał. Potem alkohol zupełnie go zniszczył. Stał się zgorzkniały, wiecznie niezadowolony ze wszystkiego, co robiliśmy. Na pewno podobało mu się, że grałeś w futbol. Tak, ale co z tego? I tak nigdy nie przychodził na mecze. Mówiłeś mu o Jezusie? Tak, ale tylko w listach. Nie mamy bezpośrednich kontaktów. A potem on powiedział mojej siostrze, że brzmiało to tak, jakbym był naćpany. A co z twoją mamą? Była dobrą matką. Ale po tym, jak ją ojciec zdradził, załamała się i nigdy nie doszła do siebie. Kiedy teraz tak na to patrzę, to zdaję sobie sprawę, że zawsze robiła różne dziwne rzeczy tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Czasem było to dla nas żenujące. Jak wtedy, kiedy rozsypała w kościele worek jednocentówek. Na przykład. No ale teraz już chyba wszystko w porządku. O ile bierze leki. Jak tylko przestanie, ma nawroty i trzeba ją odwozić do szpitala. Nie da się tego wyleczyć? Wygląda na to, że do końca nie. Tak jakby ta stresująca sytuacja w rodzinie wywołała w jej organizmie trwały brak chemicznej równowagi. A ojciec tę chemiczną równowagę utrzymuje za pomocą alkoholu. Na pewno by mu pomogło, gdyby poznał Boga. Mamie zresztą też. Wiem, próbowałem rozmawiać z obojgiem. Ale jak na razie nic z tego nie wynika. Ciągle tylko jedno nadaje na drugie. Szkoda, że nie zdają sobie sprawy, jakie to ciężkie dla nas. W 1979 roku wzięliśmy ślub. Miałem wtedy 29 lat. Bardzo dziękowałem Bogu za to, że dał mi żonę, która ma tyle zrozumienia dla moich rodziców. Nigdy nie mogliśmy być pewni, co mama Toma powie czy zrobi. Kiedyś na jakimś przyjęciu charytatywnym podczas zbiórki rzuciła na tacę 20-dolarówkę i bardzo głośno powiedziała: ja daję 50 dolarów, a panie? Było mi strasznie wstyd za siebie i za nią. Zawsze, kiedy przestawała brać leki, od razu mogliśmy to odczuć. Co się stało, mamo? Nie wiem, co teraz zrobię.
Właśnie dostałam rachunek z karty kredytowej i nie mam czym zapłacić. Za dużo wydałaś. A jest coś, co mogłabyś zwrócić? Skąd? Większość to meble do mojej sypialni. Muszę je mieć. Mamo, może ci jakoś pomóc w gospodarowaniu pieniędzmi? Sugerujesz, że sobie nie radzę. Ależ skąd? Oczywiście, że tak. Uważasz, że jestem wariatką, prawda? Nigdy nie pozwalasz mi zostać z dzieckiem. Nie mogę nawet zobaczyć moich wnuków. To nieprawda. Staramy się, żebyś miała regularny kontakt z naszymi dziećmi. Bierzesz leki? To nie twoja sprawa. Możesz już sobie iść. Chodź, Bev. I nawet nie myśl, żeby mnie znowu położyć do szpitala. Sama sobie dam radę. Mamo, proszę cię, weź lekarstwa. Są ci naprawdę potrzebne. I ty nazywasz siebie chrześcijaninem? Kiedy tym razem poszła do szpitala, zostawiła nam rachunek na 9 tysięcy dolarów, który musieliśmy za nią zapłacić. Zanim trafiła do domu opieki, zapisała swój domek weekendowy dalszej rodzinie, która wykorzystała jej umysłową niestabilność. Po raz kolejny Tom stracił wszystkie rodzinne skarby, które zostały dołączone do tego podarunku. A my nie mogliśmy nic w tej sprawie zrobić. Nasze samopoczucie dodatkowo pogorszył fakt, że jego ojciec wciąż odrzucał Ewangelię. Nie ustawaliśmy w wysiłkach, żeby jakoś do niego dotrzeć i modliliśmy się o jego zbawienie. Nic na to nie poradzę, tato. Kocham cię i chciałbym, żebyś żył dla Boga. Ja wierzę w Boga. Ale to cię nie zbawi. Diabeł też wierzy w Boga i przed nim drży. Musisz uwierzyć, że Jezus umarł za twoje grzechy. Pokutować, a potem prosić Go, żeby cię zbawił. Wiele razy prosiłem Jezusa, żeby mnie ratował, ale nie zauważyłem, żeby to pomogło. Bo nie byłeś szczery, tato. Wołaj do Pana z całego serca, a On cię usłyszy. Próbowałeś czytać Biblię? To mnie nie interesuje, Tom. Bóg chce, żebyś żył z Nim w niebie. Cały czas modlę się za ciebie, tato. To twoja matka potrzebuje modlitwy. To ona uczyniła mnie nieszczęśliwym. Nikt nie może uczynić cię nieszczęśliwym. To twój osobisty wybór. Poza tym, mama modliła się o przyjęcie Jezusa jako swojego Zbawiciela. Uwierzę, kiedy zobaczę. Ona ma pewność, że pójdzie do nieba. No, oczywiście. No cóż, muszę już kończyć, synu. Na razie, tato. I co? Ciągle to samo? Tak. A ja tak strasznie bym chciał, żeby był zbawiony. Modlimy się za niego, Tom. A cała reszta twojej rodziny przyjęła już Jezusa. Bóg jest taki dobry. Dał nam wspaniałą rodzinę w kościele. A jemu dał ciebie. Naprawdę wszyscy bardzo sobie cenią to, co dla niego robisz. I że nigdy nie odmawiasz, jeżeli możesz pomóc. No tak. Właśnie mi przypomniałaś, że już koniecznie trzeba się zająć dachem tego starego kościoła w Śródmieściu. Zanim się całkiem zawali. Wiara bez uczynków jest martwa. Twoja wiara na pewno martwa nie jest. Boże Słowo jest prawdą. Pokażę im moją wiarę poprzez uczynki. Bóg dał nam 5 dzieci, 2 synów i 3 córki. Najstarsza ma obecnie 23 lata, najmłodsza 11. Wszystkie nasze dzieci uznają Jezusa Chrystusa za swojego Pana. Mama umarła w 1999 roku, a ojciec wiosną 2004. Nadal śpiewam w chórze i nauczam w szkółce niedzielnej. Należę też do zarządu obozów chrześcijańskich organizowanych przez nasz Kościół. Tym, którzy cierpią z powodu braku miłości, przekazuję moje świadectwo, że każdy z nich może znaleźć nadzieję i radość w obecności Bożej.